Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Będziecie zaszokowani tym, co zaraz zobaczycie. To znaczy, może być ciekawie, bo mam zamiar sprzedać duży magazyn. Ja grając sobie tak po troszeczku w GTA, nie wiem, z częstotliwością, no powiedzmy co drugi dzień, czasami codziennie. Powiedzmy, że 4 razy w tygodniu około gram w GTA po godzinie, dwie. Uzbierałem sobie przez miesiąc cały magazyn, który łącznie ma ponad 2 miliony gotówki. No kasy, wiecie, za te towary, jak się to sprzeda, to będzie 2 miliony 200 coś tam tysięcy. Ja jestem bardzo ciekawy, czy uda nam się to sprzedać. Na PS4 już raz próbowałem na sesji publicznej sprzedać sobie ładunek o łącznej wartości miliona dolarów, a teraz będzie 2 miliony. Jest dosłownie cały pełny, duży magazyn. Jeszcze nigdy tak dużego magazynu nie sprzedawałem. Jest na drugim końcu miasta. Musimy tam zajechać. Nie wiem, co to będzie, ale myślę, że będzie ciekawie. Także jedźmy. Mam tutaj pomocników, którzy myślę, że nie dadzą ciała, chociaż sprzedając wtedy ten ładunek, ja dałem ciała na PS4, jeśli pamiętacie, straciłem tyle hajsu, a naprawdę grałem sobie na tym PS4, tak fantastycznie się na PS4 gra, bo naciskasz sobie jeden guzik na kontrolerze i włącza ci się gra i już możesz od razu sobie grać. Nie to co na PC-cie, że musisz 6-16 godzin czekać, aż ci się gra włączy. Chociaż teraz ostatnio znacznie skrócił się ten czas wczytywania gry w GTA, ostatnio, czyli jakieś ostatnie 2 miesiące i zdecydowanie lepiej to wszystko działa, szybciej gra się wczytuje, zwłaszcza online. No to i tak na PS4 jest niesamowicie lepsza ta wygoda w użytkowaniu, w graniu. Ach, no ale jestem ciekawy, są emocje, zobaczymy co to będzie i na co ten hajs. Ten hajs przeznaczę na nowe pojazdy, na Ardenta albo na tego opancerzonego SUV-a takiego. Kojarzycie, no nie? Jestem strasznie jego ciekawy, bardzo fajnie skręcał, miał zainstalowane standardowo karabiny takie z przodu. Nie wiem co to będzie. Jeszcze mam pełny magazyn samochodów, jeden pełny mały chyba magazyn, albo już sprzedawałem ten mały. No i w sumie... Ops. Jestem ciekawy, co to będzie teraz. Kurde. Okej, wbijamy. Nie ma dużo graczy tutaj na sesji, więc bonusu nie powinno być żadnego praktycznie. Zobaczmy, więc tak. Jest ładunek i pyk. Teraz tak, 2 miliony, zobaczcie, 2 miliony 220 tysięcy za sprzedaż całego dużego magazynu. Liczba sztuk, 111 skrzyń w sumie, także bardzo dużo czasu mi zajęło zbieranie tego wszystkiego. No ale chodźmy, kurde, są emocje, no, sprzedajemy wszystko, zobaczymy co się stanie. Jak myślicie, dam radę czy nie dam rady? A lotnisko. Mamy 3 samoloty. Fajnie się składa, bo akurat mamy 3 graczy. Powinniśmy dać sobie radę. Muszę to otworzyć chyba, bo pyk. No już mógł wsiąść do tamtego. Man. Przekąski, pancerz. Gdzieś tu się. Pojazd. Znajomi, ekipa, znajomi, pasażerowie. O. Dobra. Jedziemy na lotnicho i działamy. 3 samoloty. Ile tu mamy dostaw? A tylko 3 dostawy. Ciekawe, czy będą buzardy, bo jeśli będą, to trochę przerąbane, bo nie mamy dodatkowego pomocnika, który by od tych buzardów nas obronił, czy coś. Może być naprawdę bardzo ciekawe. Ostatnio odkryłem jeden bardzo dziwny pojazd, który jest podobny do tego tutaj. Co tutaj, nie wiem, ile ich, czemu ich tak dużo tutaj tak teraz jeździ. Ale jest bardzo podobny. I no nie pokażę wam go teraz, ale byłem zdziwiony, że znalazłem jakiś nowy pojazd. To jest taka ciężarówka, ciągnik siodłowy, ale tylko jedną taką kabinę ma po chyba prawej stronie czy coś takiego. I byłem zaskoczony, że to znalazłem, że ciągle jakieś nowe rzeczy odkrywam w tym GTA. Już przecież tyle lat się w to gra. Masakra. No i to raczej nie był samochód czy pojazd dodany poprzez jakieś tam DLC, on musiał być wcześniej. No ale dobrze, dobrze, że mamy te 3 samoloty. Ciekawe, czy jakbyśmy mieli mniejszą ilość graczy, to czy tych samolotów też by było więcej, czy też mniej, nie wiem. No zobaczymy, czy da się tutaj wjechać. W sumie powinno się otworzyć, otwiera się, okej. Jednego tutaj zostawimy przy tym samolocie. Ja pojadę sobie do następnego. I zobaczymy, no 3 dostawy, więc 3 samolotami musimy dolecieć w jedno miejsce, to powinno być proste.
No ale zobaczymy, może nie będzie tak łatwo, jak nam się wydaje. Mogą być jakieś śmigłowce, które będą nas niszczyć. Oczywiście śmigłowce sterowane przez komputer, boty po prostu. Nie wiem, co to będzie, no ale zobaczymy. Dużo kasy, dużo zbierania, dużo czasu. Jeśli rozwalimy te samoloty, to stracimy wszystko. Stracimy po prostu wszystko. Ale no nic. Na razie spokojnie. Dobra, tutaj już zajęty samolot. Jadę sobie do następnego. I podejrzewam, że będziemy musieli dolecieć tymi samolotami albo w trzy różne punkty, albo w jeden punkt. I potem bronić jeszcze tego miejsca przed atakami. Albo jeszcze będziemy musieli oczyścić to miejsce z jakiejś tam ekipy, która powiedzmy chce ten towar przejąć. Tam przeważnie są jakieś boty do zniszczenia, no po prostu ludzie, tak? Jacyś sobie tam stoją i tyle. Okej, dobrze. Próbujemy w takim razie. Dopóki jestem. Mało jest graczy na sesji. Teoretycznie nikt nie powinien nas zaatakować, ale i tak zapobiegawczo. Włączę sobie znikanie z radaru. Powinno mi zniknąć. Właśnie nie wiem, jak to jest dokładnie, jak się ma samolot z ładunkiem, czy... Co to było? What the fuck? Oh my god. 74 skrzynie zwrócone. Idę go dopierdzielić. Co za jakiś pieprzony random, nie? Z jakiegoś gównianego klanu. 70... Ale dobrze, że chociaż część tych skrzyń mi się zwróciło. Ja pierdzielę. Nie wierzę, nie? Ej, ale to jest totalny random. Ja pierdziu. Chciałem uciec przed rakietą. Mógł mój samolot znieść jeszcze tą jedną rakietę. Totalny random, w ogóle gościu... Nie wydało się za... No 2 miliony, kurde. I znowu będę musiał pół miesiąca chyba grać w GTA, codziennie wbijać, żeby te tam 30 czy 40 skrzyni odzyskać. Ja pierdzie, ale to jest... Zobaczcie, mało osób jest na sesji z jakimś 44 poziomem, dopiero co kupił sobie wyrzutnie rakiet. Masakra. Dobra, koniec odcinka. Na razie, cześć.